KWK Mosztynica swoją działalność zakończyła w roku 2000. Od tego czasu część jej byłych zabudowań niszczeje i powoli chyli się ku upadkowi. Władze Jastrzębia-Zdroju od kilku lat zastanawiają się, co z tym fantem począć. Pojawiły się dwie koncepcje, ale póki co decyzji, która z nich zostanie zrealizowana, nie podjęto. Plany prezydent Anny Hetman odnośnie tych budynków w dawnej łaźni kopalni Moszczenica są jasne. Ma tu powstać projekt pod nazwą Centrum Dziedzictwa Postindustrialnego, czyli połączenie nowoczesnego muzeum z centrum konferencyjnym. Już w tym roku ruszą pierwsze prace. Będziemy modernizować wyłącznie starą część łaźni. Nową część łaźni nie będziemy wyburzać. Decyzja o wyburzeniu nowszego budynku podyktowana jest zarówno względami ekonomicznymi, jak i praktycznymi. Zagraża ono bezpieczeństwu, jest w gorszym stanie. Również nie mamy na skutek tego drogi pożarowej. Wokół obiektu musi być też przestrzeń, którą będziemy zagospodarowywać na różnego rodzaju wydarzenia, eventy związane z industriadą, czyli szlakiem zabytków technik. Zanim jednak industriada zawita do Jastrzębia, wspólne stanowisko muszą wypracować tamtejsi radni, a póki co droga do tego daleka. Pod względem organizacyjnym, prawnym, a przede wszystkim finansowym, najłatwiej dla nas jest zagospodarować najstarszą, najbardziej pod względem funkcjonalnym i historycznym tą główną część tego budynku i tam przygotować projekt transgraniczny ze środków Unii Europejskiej i go zagospodarować. Póki wchodzą nowe projekty unijne, póki wchodzą nowe konkursy, póki chyba w kilku procentach dosłownie wykorzystaliśmy tą dużą pulę z 2014-2020 perspektywy unijnej, tak? No to naprawdę to szaleństwem byłoby moim zdaniem wyburzać i bardzo nieuzasadnionym posunięciem, bo pamiętaj, te powierzchnie mogą się przydać właśnie na te innowacje, na ten biznes. Ponownie więc sprawa rozbija się o pieniądze, tym razem te płynące z Unii Europejskiej. Gdybyśmy chcieli pozostawić nową część łaźni, tą, która została dobudowana do starego obiektu, utracimy środki finansowe, które pozyskaliśmy z projektów transgranicznych. Łaźnia w Moszczenicy już kilkanaście lat stoi nieużywana. Pytanie tylko, czy dotrwa do finału dyskusji w Jastrzębskiej Radzie Miasta.